Widzowie, ja jestem Elf TV, a to jest Lake Deal. Moje nowe miasto, oto drugi sezon City Skylines. Mamy tutaj 638 mieszkańców. Przybywa ich. Mieszkańcy są szczęśliwi. Mamy kasę, kaski też przybywa. I widzowie. To jest, oj, ale już widzę, problemy jednak są. Brak wystarczającej liczby pracowników. No to musimy nabudować. Trochę przesadziłem ze strefami. Z przemysłem, trochę z przemysłem. Chociaż tutaj mogę dać sklepy. Tutaj też. Tutaj na rondzie nie będzie nic. O, staliśmy się wsią. Widzowie. Gdzie jest tutaj takie rzeczy odblokowaliśmy. Straż pożarna, policja. Rolnictwo. Okej. Okay. Czujniki dymu. O, policja i straż taka. Dobra, no to fajnie. A teraz władze uchwaliły, co tu jest? Ustawę, o, super. Aneksja rozpuszcza się w trakcie deszczu. O, w pełni biodegradowalne parasole już w sklepach. Parasol, który rozpuszcza się w czasie deszczu. Nie wiem, czy bym taki chciał. No, ale najważniejsze, że moi mieszkańcy taki chcą. Dobra, no to zająłbym się nowymi rzeczami, takimi jak policja, posterunek policji. Chociaż tutaj bardzo niskie są przestępstwa, bo jeśli nie kradną, są uczciwymi obywatelami, no ale i tak im tutaj postawię. I tak będą mieli policję w mieście. Tutaj, żeby się... To wiecie, bo jak nie będzie, to oni to zobaczą. I zaczynam masowo kraść. No, taki mały jest ten posterunek. No dobra, ale oni nie kradną. Więc budżet nie musi być wcale na 100%. Zaoszczędzimy sobie. Tak, ich tutaj. O, 72 przecież doskonale wystarczy, nie? Zobacz trasy. Okej, dowiesz się skąd. No dobra, to zrobimy. Zrobimy. Nie wiem, czy nie jest troszkę za głośno. Zrobimy to, czekajcie. Okay, tutaj damy coś takiego. Trasy. No i co? Tutaj jedzie tu. No dobra, no to niech jedzie, nie? Straż pożarna też by się przydało. No bo wiecie, zaraz nam się wszystko spali. To nie będzie za fajnie. Postawię tutaj jeden, tutaj na tą strefę fabryczną. O, przepisy zaraz zrobimy. A jeden budynek, o. Dobra, przepisy dla poszczególnych dzielnic, dobra. No dobra, ale tutaj nie mamy jakichś takich na razie. Dobra, to ja bym zaczął od wyznaczenia dzielnicy. Czekajcie. Okej. To zrobimy. O tak. Nie. Czekajcie, źle to zrobiłem. Zrobimy to coś takiego. Cyk, 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 cyk. I tutaj zamalujemy. To będzie pierwsza dzielnica. Pagórki, stogi to raczej nie, ale... Ojej, tutaj... Tutaj, o. Zrobimy drugą dzielnicę. Też. Jedna będzie przemysłową dzielnicą, a druga będzie dzielnicą mieszkalną. Myślę, że to dobry pomysł. Oni by chcieli się tutaj zasiedlać. Zasiedlać by chcieli moje miasto. No ja chętnie przyjmę nowych mieszkańców. Przydadzą się w końcu. Jakby to rozplanować. To miasto jest tak, widzicie, ładnie zrobione. Starałem się przy nim. To
Tak, żeby było tutaj o tak. Tak. I może coś takiego. I tutaj będą domy. Dobra, to będą domy. Tutaj możecie sobie mieszkać, myślę. Tutaj wam jeszcze sklepy dodam. Chociaż tak, czekajcie. Tak, przy rondzie to może by... A, wam tutaj usunąć. Dobra, no to wy się tutaj możecie już wprowadzać. Nie, oczywiście. No to przepisów żadnych tutaj nie możemy takich. Znaczy możemy zużyć energii, zmienić wody i... Ale na razie tutaj nie chcę, bo to kosztuje, a tutaj... Wiecie. Lepiej nie wydawać za dużo. Na naszych mieszkańców. Trochę na nich zaoszczędzimy. Oj, tutaj ktoś z wodą ma problem. O, no nie, no to jakiś taki chwilowy chyba. Chyba... Nie wiem, co to zrobili. Dobra, prąd tutaj jest. Dobra, produkcja jest w porządku. Okej. Fajnie było, gdyby oni się tutaj zaczęli jakoś wprowadzać, ale jakoś oni tutaj... No jakoś tak niechętnie się widzę budują. Tutaj woda, wody nie ma! Rury niezbudowane, dziwne. No nie wiem. Podatki są na 9%. No na razie sobie radzimy. Chociaż mógłbym je troszkę podwyższyć. Troszkę. No 1000 osób trzeba zrobić, żeby... O, noc się robi. Brak wystarczającej liczby pracowników. No ale to oni się tutaj muszą wprowadzić. Czy możemy sobie tutaj zobaczyć coś takiego jak bezrobocie? Czy nie? Chciałbym to sprawdzić. Edukacja, poziomy tutaj. Statystyki miasta. Dobrze, gdzie jest bezrobocie? O, jest. Procent zatrudnienia. Procent zatrudnienia to 95% naszych mieszkańców jest zatrudnionych. No to bardzo dużo. No tutaj nawet było 100. Wszyscy byli. No nie, no nie było 100. Było 98%. No, patrzcie, w ogóle mamy 2024 już. Dobra. Co my tutaj, regiony biurowe, to nie mamy w ogóle. Podatki. O, to jest przychód. O, zmiany w strukturze, ale to... Wskaźnik urody. O, skarbiec miasta. No, to nie wygląda najlepiej. O, uczniów sobie możemy zobaczyć. No. O, zadowolenie. Patrzcie. Też dobrze. Więźniów nie mamy. Import i eksport. No dobra. Eksport jest dużo mniejszy od importu. To nie wiem, czy to dobrze. No, ale mowy dobrze. No chyba nie, ale... Oj. Pada. Brak wystarczającej liczby pracowników. No bo oni się nie chcą wprowadzać, tutaj coś zrobiłem. No nie wiem, może oni by musieli mieszkać trochę bliżej tych fabryk. Wiecie, że tutaj będzie im wtedy łatwiej dojechać. Tylko, że oni wtedy będą, no tutaj będą mi marudzili. Że oni nie chcą tak blisko, że śmierdzi. Dobra, no to ja przyspieszam. Przyspieszam czas. Nie wiem na ile wy widzicie, czy... Ta noc może być, ale chyba może. Budynki. Tutaj mamy coś takiego. O! Niewielkie miasteczko. Kształtowanie krajobrazu. O, parki. Zakaż pośrednictwa. Palenia, parki, rekreacja. No, fajnie. Staliśmy się miasteczką. A przed chwilą byliśmy wsią.
Szkołę średnią wyblokowaliśmy, no, bibliotekę. Dobra, fajnie. Następny cel to rozwojowe miasteczko. Rozwojowe. No oj. To trochę drogie. Te budynki unikatowe. Jakiś park by im tutaj taki się chyba przydał. O, tutaj już zbuduję i już są chyba trochę ciężące. Na cały czas na czerwono. Rozrywka niskie. O, już tutaj mniej. Tutaj ich postawię. Tutaj nie będę stawiał, bo tutaj nie ma sensu. Tutaj są fabryki. Tutaj nikt nie mieszka za bardzo. O, ja ciągle te same parki stawiam. No, teraz to ich mają. Powąduję. Co się z nami stało? Wstrzymuje finansowanie sklepów. O co chodzi? Trochę nie wiem, no ale... Ktoś tam wstrzymał czegoś finansowanie. Trochę... O, dobra, już nam nie spada mieszkańców. Nowe przepisy, zakaz posiadania zwierząt. Tego nie będę włączał. Zakaz palenia. Tego chyba też, no bo są zdrowi. Tak, są bardzo dobrze się mają, już nie o zdrowie chodzi. Bo wiecie, no... tutaj parki i rekreacja. O, to możemy włączyć. Chętnie. Ale to w sumie już... zakaz palenia nie będę włączał, bo oni będą wtedy nerwowi. No przydałoby się wprowadzić tutaj coś takiego jak szkołę średnią. Ile kosztuje szkoła średnia? 24 tysiące euro. Ojej. Dobra. Co tutaj jest? Ilość ziemi. Ciekawe. Ale ja bym chciał sprawdzić pewną ważną rzecz. Okej. Tu jest... Chyba sobie radzą. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, ścieki zaczynają się gromadzić? To dziwne. Chyba nie dają rady. No tak, chyba jak budżet jest na 50% na wodę, no to... Nie ma się czemu dziwić, widzowie. Nie ma się... O, no i już wszystko działa. Czy oni... O, wprowadzili się. Potrzebują tutaj, widzę, nowych regionów. Nowych miejsc, gdzie mogliby się zacząć wprowadzać, bo oni bardzo chcą tutaj mieszkać, widzę, w naszym mieście. No bardzo dobrze. Ja sobie zarobię na nich, a oni będą szczęśliwi na podatkach, a oni będą szczęśliwi, że mogą tu mieszkać. No dobrze. O. No i mają. Pamiętaj, żeby zerknąć. No chętnie bym wam coś takiego robił, dla takich twórców. Wiecie co, nie wiem, czy nie podniosę wam podatków, drodzy mieszkańcy. Do was tutaj troszkę... A. Cyk. Cyk. I fabryki też. No. Troszkę wolniej będą się rozbudowywać. Oj, trochę chyba... Nie chcą przyjeżdżać. O, już chcą. Przyzwyczaili się. W innych miastach może też podnieśli. Gorzej jak się wyprowadzą, bo stwierdzą, że za duże są podatki. Ale chyba nie będzie tak źle. O nie! Muszę wybudować kolejny wiatrak. No dobra, wybuduję, bo się... Wyprowadzam. Powiedzą, że... Okej. O, energia odnawialna. Fajnie, że są zadowoleni. Tutaj możemy ich trochę pośledzić. Co oni robią? Powiedzcie mi. Samochód sportowy. Co on robi? Pośledźmy go. Pośledźmy. Co on robi? Ej, on nie chce, żeby chyba być śledzonym. Bo tak jakoś... Dobra.
No nie, nie mogę wyłączyć. A no to czekajcie. O, he, już będzie śledzony. No i sobie jedzie. No dobra, jest nawet całkiem szczęśliwy. No chyba nie wiem, że my go śledzimy, ale to lepiej by mógłby się zdenerwować. Tak. Inwigilujemy mieszkańców. No dobra. Jak wygląda sytuacja z prądem? Czy ten wiatrak coś poprawił? Trochę tak, ale niesamowicie. Muszę niestety podnieść budżet. Niestety. Podatków już im nie chcę podwyższać. Żeby tutaj się nie zbuntowali. Chyba mogą zbuntować, jak będą za duże. Dobra, ja kończę już ten odcinek. Wydajcie łapkę w górę, to wtedy odcinki będą się pojawiały częściej. Dobrze, pa pa!